pod koniec 2018 roku odbyły się w Polsce dwie takie konferencje polonijne, Światowy Zjazd Polonii, no i taka mniejsza trochę Zjazd Polonii, organizowany już przez inne trochę środowisko, ale też polonijne. To stanowi dobrą sposobność do takiego zastanowienia się nad sytuacją Polonii w różnych krajach świata. Otóż jedno można powiedzieć z całą pewnością, że Polonia w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, podobnie jak i w wielu krajach Europy Zachodniej, reprezentuje spory potencjał. Mówię zwłaszcza o Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dlatego, że jest ona liczna, dlatego, że jest całkiem zamożna. No i tyle tylko, że ten potencjał jest zupełnie niewykorzystany. Chociaż są doświadczenia pokazujące, że mógłby być w sprzyjających okolicznościach wykorzystany. O co chodzi? Jakie są tego przyczyny? No pierwsza przyczyna to jest to, że przez kilkadziesiąt lat Polonia była przez władze PRL-u traktowana jako czynnik wrogi, dlatego, bo miała takie wyraźne oblicze antykomunistyczne, więc nic dziwnego, że tutaj komuniści w Polsce traktowali Polonię jako środowisko wrogie. No i cała aktywność służb tajnych i dyplomacji była obliczona na rozbijanie Polonii, niedopuszczanie do tego, żeby Polonia się politycznie zintegrowała, bo to by było groźne dla PRL-u. Ciekawe, że ta sama linia polityczna została utrzymana wobec Polonii już po transformacji ustrojowej, co jest o tyle dziwne, że trudno to inaczej wytłumaczyć. Ja się o tym przekonałem, kiedy w 2007 roku po raz pierwszy pojechałem do Stanów Zjednoczonych, to ze zdumieniem się przekonałem, że ta właśnie linia polityczna wobec Polonii jest kontynuowana mimo transformacji ustrojowej. No i tak zachodziłem w głowę, dlaczego tak jest. I przypomniałem sobie taki oto incydent, kiedy Polska starała się o przyjęcie do NATO, a wcale w Stanach Zjednoczonych nie wszyscy takim entuzjazmem do tego pomysłu się odnosili, to ówczesny przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej, to jest największa taka organizacja w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Kanadzie Kongres Polonii Kanadyjskiej, pan Edward Moskal pod petycją do Kongresu w tej sprawie zebrał 9 milionów podpisów. Okazało się, że przynajmniej w jednej sprawie można Polonię politycznie zintegrować, a 9 milionów głosów w Stanach Zjednoczonych nikt nie może zlekceważyć, nikt. Ale w tym samym czasie, kiedy okazało się, że kiedy Edward Moskal udowodnił, że można Polonię przynajmniej wokół jednej sprawy zintegrować, rozpoczęła się kampania sterowana z Warszawy, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, kampania dyskredytowania Edwarda Moskala na terenie amerykańskim jako antysemity. On rzeczywiście przed Żydami nie kucał, nie miał żadnego powodu, nie widział żadnego powodu, żeby miał przed nimi kucać. No i to zostało uznane za taki powód do oskarżenia go o antysemityzm. Ja się, jak się zastanowiłem nad tym, to w tym szaleństwie była metoda, dlatego że dalsza integracja Polonii mogłaby doprowadzić do ukształtowania się polskiego lobby politycznego w Stanach Zjednoczonych. A po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, kiedy żydowskie jest tam, zwłaszcza kiedy jest konflikt interesów między Żydami, środowiskiem żydowskim, a Polską na tle tych roszczeń, nieszczęsnych roszczeń majątkowych. No i te zjazdy polonijne niby mają służyć takiej integracji politycznej Polonii, ale w moim przekonaniu źle się do tego rząd polski zabiera. Też nie dlatego, że jest głupi, tylko dlatego, że jest wygodny. Otóż z punktu widzenia rządu
jest wygodniej rozmawiać z osobami, które rząd mianuje na takie operetkowe jakieś funkcje prezesów Światowego Związku Polonii i tak dalej. Ci prezesi nikogo nie reprezentują, natomiast robią wszystko, co im rząd każe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No i dlatego z takiej wygody rząd w ten sposób postępuje, co oczywiście nie sprzyja żadnej politycznej integracji, bo ci dygnitarze, tacy trochę mi to przypomina definicję kopalni srebra autorstwa Marka Twena, że to jest dziura w ziemi i łgasz na wierzchu, więc to coś takiego tutaj jest. No i ja mam taki pomysł na polityczną integrację Polonii, to znaczy na zainicjowanie pewnego procesu, żeby bez gwałcenia kogokolwiek doprowadzić do, uruchomić mechanizmy służące tej politycznej integracji. Mianowicie nie ma żadnego powodu, żeby Polacy, obywatele polscy mieszkający za granicą byli ograniczani w prawach politycznych, bo konstytucja nie uzależnia zakresu praw politycznych od miejsca zamieszkania. Obywatel polski może mieszkać gdzie chce, ale prawa polityczne ma takie same. W związku z tym chodzi o to, że ordynacja wyborcza, moim zdaniem w sposób niezgodny z konstytucją, ogranicza te prawa polityczne obywateli polskich mieszkających poza granicami kraju do tego, że nie pozwala im na wysuwanie własnych kandydatów w wyborach do Sejmu. Oni muszą tylko głosować na kandydatów wystawionych przez kogoś innego w okręgu wyborczym Warszawa-Śródmieście. I mój pomysł polega na tym, żeby zmienić ordynację wyborczą, bo konstytucję trzeba było zmieniać. Zmienić ordynację wyborczą w ten sposób, żeby przyznać obywatelom polskim mieszkającym za granicą prawo wysuwania własnych kandydatów w wyborach do Sejmu. No i od razu się pojawia pytanie, no dobra, ale w którym okręgu wyborczym? I propozycja moja zmierza do tego, żeby okręgiem wyborczym był kontynent. Ameryka Północna, czyli Stany Zjednoczone i Kanada, jeden okręg wyborczy, 4 mandaty. Ameryka Południowa i Środkowa, drugi okręg wyborczy, 4 mandaty. Europa, tam Afryka, no to RPA, tylko tam jacyś Polacy są, 4 mandaty. I Australia z Azją, kolejne 4 mandaty. W ten sposób obywatele polscy mieszkający za granicą wybieraliby 16 posłów. Dlaczego 16? Ano dlatego, że według regulaminu Sejmu do stworzenia klubu poselskiego trzeba 15 posłów. No tutaj była pewna rezerwa, że jakby jakiś poseł się przeziębił, to nadal by ten klub poselski istniał. Dlaczego klub poselski? Ano dlatego, że przewodniczący takiego klubu poselskiego bierze udział w konwencie seniorów, a decyduje, czy współdecyduje, ma wpływ na plan prac legislacyjnych Sejmu. Z kolei 16 posłów nie byłoby w stanie doprowadzić w Polsce do jakiejś rewolucji. I bardzo dobrze, bo gdyby ich było na przykład 160, to wtedy mogliby tutaj przejąć inicjatywę i mogliby forsować ustawy, które rodziłyby na przykład skutki finansowe dla obywateli mieszkających w kraju, co wywołałoby niepotrzebne napięcia między krajem i Polonią. 16 posłów nie byłoby w stanie czegoś takiego dokonać, natomiast z całą pewnością by dopilnowało, żeby Polonia nie była traktowana instrumentalnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w ogóle polskie władze w Warszawie. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest bowiem to, że takich posłów trzeba było wybrać. Najpierw wysunąć ich kandydatury, potem rozwinąć akcję jakąś, żeby i zostali wybrani. I to wymaga pewnego minimum organizacyjnego. I taki poseł czy posłowie, którzy by zostali w ten sposób wybrani, no chcieliby być wybrani jeszcze raz. W związku z tym we własnym interesie by musieli zadbać i zadbaliby z całą pewnością, żeby ta organizacja, która ich wyniosła na stanowisko poselskie, żeby ona się następnego dnia po wyborach nie rozleciała. I to by sprzyjało politycznej integracji Polonii, jak mówię, bez gwałcenia kogokolwiek. Ani przez uszy, ani przez inne części ciała. W związku z tym, moim zdaniem, jest to bardzo dobra metoda. No, wymagałaby pewnej wielkoduszności. Tutaj
naszych umiłowanych przywódców, żeby ustąpili 16 miejsc w Sejmie. Ja wiem, że to będzie bardzo trudne. No ale albo nam zależy na tym, żeby powstało w perspektywie polskie lobby. I państwa poważne bardzo wiele wysiłków wkładają w to, żeby takie lobby powstawały. A Polska no, nie wkłada żadnego wysiłku, bo Polska jest państwem pozostałym, należy do grupy państw pozostałych. No i wymagałoby to, jak powiadam, pewnej wielkoduszności, patrzenia, myślenia perspektywicznego o polityce państwowej, a nie tylko traktowania państwa jako żerowiska.